Witam Państwa i zapraszam na aktualności ratajskie. Sprawnie działająca winda to jedna z najważniejszych rzeczy w funkcjonowaniu każdego wysokiego bloku. Niestety, mieszkańcy jednego z wejść na osiedlu Stare Żegrze od kilku lat borykają się z problemem powtarzających się awarii. Zostaliśmy poproszeni o interwencję. Szczegóły za chwilę, o czym jeszcze powiemy w programie. Czy w ścieżce przez Park Rataje pojawi się kolejna przerwa? Techno show na Politechnice Poznańskiej. I co nowego na Termach Maltańskich? Zapraszamy! Trwają prace przy budowie ścieżek pieszo-rowerowych w Parku Rataje i jeszcze trochę potrwają. Pracownicy natrafili bowiem na przeszkodę. Czy konieczna będzie kolejna przerwa? Gołym okiem widać, że nowe ścieżki pieszo-rowerowe w Parku Rataje nie są idealne. W jednym miejscu jest przerwa, gdzie indziej brak przejścia dla pieszych, jedna aleja zrobiona jest z kostki brukowej, druga z asfaltu. No i te barierki. Do tego wszystkiego doszedł jeszcze kolejny problem, przez który jedna ze ścieżek nie może być dokończona. Twierdzono, że występuje kolizja ze słupem bramownicy. I po tym słupie częściowo przebiega kabel energetyczny niskiego napięcia. I obecnie spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie pracuje nad możliwościami usunięcia tej kolizji. Słup jest częścią instalacji, po której biegnie kabel elektryczny. Konstrukcja jest pozostałością bramy, która kiedyś tu stała i prowadziła do fabryki domów. Obecnie teren fabryki należy do poznańskiego dewelopera Dariusza Wechty. Kabel zasila znajdujące się w sąsiedztwie przedsiębiorstwa. Poznańskie Inwestycje Miejskie nie chcą zdradzić, jak zamierzają uporać się z problemem. Radny miejski Adam Pawlik twierdzi, że akurat ten słup może zostać usunięty, ponieważ stoi na gruncie miejskim. Znowu w tą kolizję wchodzi pan Wechta, znowu z jakąś swoją nielegalną infrastrukturą. W tej chwili to jest słup z przewodem elektrycznym. Jak ustaliliśmy, on tam stoi nielegalnie. Właściciel tego słupa nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością miejską, a to stoi na nieruchomości miejskiej. No i w ten sposób uniemożliwia pełną realizację naszej inwestycji. Radny Pawlik obawia się jednak, że procedura sprawdzania legalności słupa może potrwać i budowa ścieżki zostanie wznowiona nieprędko. Zadzwoniliśmy do firmy Wechta z pytaniem, czy deweloper sam usunie instalację. Niestety nikt nie znalazł dla nas czasu. Jednak po drugiej stronie parku, przy ścieżce z barierkami, prace dopiero się rozpoczną. Jeszcze w tym roku przez ulicę Piłsudskiego ma zostać wytyczone przejście dla pieszych. W najbliższych tygodniach, w maju lub w czerwcu, mamy obietnicę pana prezydenta Wódarskiego, że takie przejście dla pieszych przez ulicę Piłsudskiego koło Statoila powstanie. Aby przejść nie było zbyt dużo, na krótkim odcinku ulicy Piłsudskiego zlikwidowane zostanie inne, znajdujące się przy stacji benzynowej. Nowemu przejściu towarzyszyć będzie przejazd rowerowy, pojawi się ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę oraz progi spowalniające. Zarząd Dróg Miejskich nie przewiduje ustawienia sygnalizacji świetlnej w tym miejscu. Problem z notorycznie psującą się windą mają mieszkańcy osiedla Stare Żegrze 168. Dlaczego, pytają? My szukamy odpowiedzi. We wtorek szliśmy rano do pracy, o 5 rano winda nie chodziła. A ja wracałam w nocy z piątku na sobotę i też szłam pieszo. Nerwowe oczekiwanie na koniec podróży windą to codzienność dla mieszkańców osiedla Stare Żegrze 168. Od czasu do czasu się zatrzymuje na jakiś piętro. Nie wiadomo z jakiego powodu. Zdarza się, że jest kilka razy w tygodniu. Tak, tak. Kobiety z dzieciakami jadą, miał go wyjść. Zwłaszcza jak z wnuczką jadę, to się boję. Ci, którzy mają szczęście, po prostu do windy nie wejdą. Ci, którzy mają go mniej, mogą utknąć pomiędzy piętrami. Ja osobiście dwa razy już stałam. Różnie ludzie reagują, no bo to jednakowoż niektórzy cierpią na klaustrofobię. Jeden z mieszkańców miał już dość i wysłał nam film, na którym bezskutecznie próbuje uruchomić windę. Mieszkaniec domaga się wyjaśnień, dlaczego winda ciągle się psuje, bo w 11-piętrowym bloku jej brak to nieraz duży kłopot, szczególnie dla osób mieszkających wyżej. Z popołudniówki nieraz w nocy przyjeżdżam też i muszę wędrować na 7 piętro. Wchodziła osoba z małym dzieckiem, kobieta z małym dzieckiem w zaawansowanej ciąży i mówiła, że idzie na wyższe piętra.
Także, bo winda była zepsuta. Bo winda była zepsuta. I po prostu widać było, że to też jej przynosi po prostu no, trudność. Do widzenia. Mieszkańcy często dzwonią do firmy, która zajmuje się bieżącymi naprawami windy, na numer tak zwanego pogotowia dźwigowego. Co rusz zgłaszają tutaj sąsiedzi, czy ktokolwiek zgłasza, żeby po prostu, że winda stoi? Często zdarza się, że w przeciągu dnia przychodzą panowie, coś tam naprawiają, wtedy też chodzimy pieszo. No ale za parę dni, czy nawet tego samego dnia znowu winda stoi. My również zwróciliśmy się do firmy naprawczej działającej na zlecenie spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych. Zapytaliśmy, dlaczego winda ciągle się psuje. Stwierdziliśmy, że to jest usterka na zasadzie nieustalona. Za każdym razem, gdy pogotowie dźwigowe pojawiało się na miejscu, nie udawało się ustalić, co jest przyczyną awarii. Każda nasza reakcja no, była tego typu z konkluzją, że praktycznie dźwig pracuje prawidłowo. Jednak po naszej interwencji pracownicy pogotowia wykonali dodatkowe prace przy windzie. Żeśmy wymienili niektóre elementy wchodzące w skład bezpieczeństwa i systemu sterowania dźwigiem, żeby wyeliminować tego typu usterkę, jeżeli ona występuje. Jeżeli usterki nadal będą występować, to firma naprawcza gotowa jest spotkać się z mieszkańcami, aby wyjaśnić sprawę. Narratywnie jest urządzeniem nowym. Winda na Starym Rzekrzu 168 była wymieniona w 2009 roku. I właściwie od samego początku to są z tą windą problemy. Mieszkańcy wspominają stare dobre czasy, w których były stare dobre windy. Jak była stara winda, to winda cudownie chodziła i nie było problemów, a z tą windą to jest masakra po prostu. O, piękna, zabytkowa lampa. Drzwi, tak zwane drzwi zapraszam. Aby zobaczyć, jak wyglądają stare windy, najlepiej zajrzeć na osiedle Piastowskie. Jeden z mieszkańców postanowił nagrać krótki film, który umieścił w internecie. Chociaż została udana do użytku chyba w 72 roku. Dziwi się, że 44-letnia winda działa bez zarzutu. Super. Ale awarie na ratajach to codzienność. Każdego dnia pracownicy pogotowia dźwigowego do ratajskich wind wyjeżdżają od kilku do kilkunastu razy. Najczęściej na osiedle Rusa, Czecha i Lecha. Osiemnastego kwietnia miasto sprzedało dwie działki przy ulicy Milczańskiej. Kupcem jest firma budowlana Budimex. Za teren o powierzchni prawie hektara zapłaciła 13 700 000 zł. To niecałe 2000 zł za metr kwadratowy. Zgodnie z planem zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Budimex nie ma jeszcze dokładnie sprecyzowanych planów co do tego, ile mieszkań mogłoby tu powstać. Przedstawiciele firmy powiedzieli nam, że jest jeszcze zbyt wcześnie na przekazywanie konkretnych ustaleń. Trzydziesty kwietnia. Tę datę powinni zaznaczyć w kalendarzu wszyscy amatorzy wodnych przygód. Tego dnia Termy Maltańskie oficjalnie otworzą sezon letni. Dla tych, którzy nadchodzącą majówkę chcieliby spędzić w basenie, mamy dobrą wiadomość. Mamy otwarte w każdy dzień weekendu majowego, no i to, na co wielu poznaniaków czeka, no to otwieramy w końcu plażę zewnętrzną, czyli dostęp do większej ilości basenów, do leżaków, do plaży zewnętrznej, no i oczywiście najbardziej uwielbianych zjeżdżalni. Także myślę, że tej przestrzeni będzie coraz więcej i musimy ściskać kciuki za pogodę, żeby była udana, bo wtedy będzie można rzeczywiście realnie z tych atrakcji korzystać. Od kwietnia Termy Maltańskie zaangażowały się w działalność charytatywną i nawiązały współpracę z drużyną Szpiku. To fundacja powstała 8 lat temu w Poznaniu. Zajmuje się działaniami z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych krwi oraz propagowania idei pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego. Jedną z form współpracy będzie pomoc podopiecznym fundacji. Pierwsze dni mamy onkologiczne i to już w maju. Tutaj wtedy Termy Maltańskie zapraszają nasze mamy z onkologii dziecięcej z ulicy Szpitalnej do SPA. Drużyna Szpiku wraz z Termami Maltańskimi ma zamiar przeprowadzić szereg akcji edukacyjnych i informacyjnych. Jedną z nich będzie zaplanowany na 18 czerwca piknik. Będziemy rejestrować dawców szpiku, a także zbierać krew i będziemy tutaj klientów Term oswajać z dawstwem szpiku. Będziemy obalać te mity, że to boli, że to kręgosłup, że niebezpieczne.
To nie jedyne nowości na Termach Maltańskich. Od połowy kwietnia rozpoczął tam działalność nowy klub fitness. Ma ponad 3000 m2, co czyni go największym w Poznaniu. Jest w pełni zautomatyzowany, na teren klubu wchodzi się jedynie za pomocą odcisku palca. Jest otwarty 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Poza godzinami działania term czynne jest osobne wejście z prawej strony budynku. Czy widzicie coś za barwą? Co się dzieje? Doświadczenia, pokazy, możliwość sprawdzenia, jak wygląda praca naukowca. Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, który trwał od poniedziałku 18 do środy 20 kwietnia, odbywał się także w naszej dzielnicy, a wszystko za sprawą Techno Show na Piotrowie w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Chcemy pokazać, z czym się wiąże nauka na Wyższej Uczelni Technicznej. To nie tylko wykłady, laboratoria, notatki, wkuwanie godzinami, ale również fascynujący świat nauki, czyli wynalazki, różne zagadnienia z dziedziny nauk ścisłych. I chcemy przez to pokazać, że nauka też potrafi być interesująca, że warto studiować, warto się uczyć. Większość pokazów przygotowali studenci działający w kołach naukowych na poszczególnych wydziałach, a widownia to przede wszystkim uczniowie poznańskich szkół od podstawówek po licea. Oprócz pokazu eksperymentów chemicznych mogli oni poznać działanie wyrzutni elektrodynamicznej, nauczyć się spawać albo zeskanować swoją twarz. Możemy skanować również nie tylko twarze, przerzucanie modelu rzeczywistego do wirtualnej rzeczywistości i dzięki temu możemy na przykład wykonać popiersie, frezując w stali. Organizatorzy liczą na to, że w taki atrakcyjny sposób zachęcą młodych ludzi do studiowania kierunków technicznych, a przy okazji zasilą szeregi swoich kół naukowych. Razem już mamy 80 członków. Jest to sporo osób, szukamy nowych i taka młodzież szkolna z podstawówek, gimnazjów czy liceów najbardziej mogłaby zasilić nasze szeregi. Wygląda na to, że korzyść jest obopólna, bo z Techno Show są zadowoleni także uczniowie poznańskich szkół i ich nauczyciele. Jeżeli ktoś nie miał kontaktu wcześniej z fizyką, może dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, doświadczeń, poznać niektóre prawa fizyki. W praktyczny sposób przedstawia się to, o czym my rozmawiamy z dziećmi w często niedoinwestowanych szkołach. No, jesteśmy w szkole podstawowej, gdzie jest przyroda, tam są tylko pewne elementy fizyki, biologii, chemii, a tutaj dzieci zobaczyły na żywo to, czego w szkole na pewno nie zobaczą. Patronat medialny nad Techno Show objęła nasza redakcja. Najpierw potrącił kobietę na przejściu dla pieszych, a później uciekł. Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy widzieli wypadek. Do zdarzenia doszło 10 grudnia około godziny 15 na ulicy Kurlandzkiej przy wyjeździe z osiedla Orła Białego. Potrącenie zostało nagrane przez kamerę zamontowaną w przejeżdżającym autobusie. Niestety nagranie nie jest na tyle wyraźne, aby móc odczytać numery rejestracyjne pojazdu. Świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Można zgłaszać się osobiście w komendzie na ulicy Szylinga 2, pokój numer 152 lub telefonicznie pod numerem 61 841 44 71 w godzinach od 8 do 14 lub pod numerem całodobowym 61 841 55 16. Rataje na zdjęciach sprzed 20, 30, 40 lat, a zdarzają się nawet i starsze. Kilka tysięcy takich fotografii można oglądać na facebookowym profilu Ratajanka. Jego autor Tomasz Czarnecki 2 lata temu z nadsyłanych na profil zdjęć stworzył film, który pokazywaliśmy także na naszej antenie. Teraz chciałby zrobić drugi. Zdjęć przybywa, ale już w mniejszych ilościach. Na początku, jak założyliśmy stronkę, to tych zdjęć przybywało masowo. Teraz już coraz mniej. Aby pomóc panu Tomaszowi w stworzeniu filmu, można przesyłać zdjęcia bezpośrednio na profil Ratajanka. Można też przynosić je do naszej redakcji, a my przekażemy je autorowi. Warto też zaglądać na Ratajankę, którą lubi już ponad 7 tysięcy internautów. Zapraszam wszystkich do wchodzenia, lajkowania i wysyłania zdjęć.
To już wszystko w tym wydaniu aktualności ratajskich. Następne 28 kwietnia, jak zwykle w czwartek o 16.30. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.